Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, jeżeli jesteś tutaj nowy. Bardzo się cieszę, jeżeli oglądasz mnie już od jakiegoś czasu. Zachęcam Cię także do obejrzenia tego filmu. A dzisiaj tematem przewodnim będzie 5 korzyści wynikających ze szkoleń. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tak jak wspomniałam na początku, dzisiaj o korzyściach wynikających ze szkoleń. Z pewnością każdy z Was w swojej karierze zawodowej był na niejednym szkoleniu. No ale często możemy sobie zadawać pytanie, co te szkolenia mogą nam dawać. Często, jeżeli jesteś właśnie kierownikiem, jeżeli jesteś szefem w swojej placówce, możesz sobie zadawać pytanie, po co wydawać tyle czy tyle pieniędzy na szkolenia? Co to mi da? No właśnie dzisiaj o tych korzyściach wynikających ze szkoleń. A już teraz zapraszam Cię jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia na dzwoneczek. I zapraszam do otworzenia swych uszu, żeby słuchać o korzyściach wynikających ze szkoleń. Punkt pierwszy. Korzyści będzie 5, jak wspomniałam na samym początku, a punktem pierwszym są wyższe kwalifikacje. Oczywiście, kiedy podejmujemy kształcenie, jakiekolwiek by ono nie było, szkolenie, warsztat, to także jakaś grupa kształcenia, więc kiedy podejmujemy jakiekolwiek kształcenie, efektem końcowym powinny być podwyższone kwalifikacje. Tutaj nie wspomniałam jeszcze, żeby się zastanowić nad tym, z kim i na jakie szkolenia my chodzimy, bo mówię tutaj o prawdziwych szkoleniach, w sensie dostarczania nowej wiedzy, układania wiedzy, którą już uczestnicy mają, pewnego procesu szkoleniowego, ale to już zupełnie co innego. Dzisiaj właśnie ta pierwsza korzyść to są podwyższone kwalifikacje. Kiedy my, jako pracownicy, idziemy na szkolenie, powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że nasze kwalifikacje, czyli my, jako pracownicy, będziemy więcej warci. To jest nasza perspektywa. Perspektywa naszego szefa powinna być taka, że to my będziemy lepiej pracować. Nasz pracownik będzie lepiej wykwalifikowany, będzie wiedział lepiej, jak się zachować w trudnych chociażby sytuacjach. Stąd też to była korzyść numer 1. Korzyść numer 2 wynikająca ze szkoleń to lojalność pracowników. To jest perspektywa szefa. Jeżeli wysyłam osobę na szkolenie, powinienem zdawać sobie z tego sprawę, że ona nie tak szybko odejdzie z mojej pracy. Dlaczego? Z placówki, w której pracuję. Dlaczego? Dlatego, że będzie czuła się z nią związana. Będzie czuła się w obowiązku do tego, żeby niejako odpracować to, na jakie szkolenie została wysłana. Nie jest to regułą i tak się nie zdarza zawsze, natomiast badania pokazują, że lojalność pracowników znacznie wzrasta po szkoleniach. Z perspektywy pracownika to oczywiście będzie to przynosiło korzyść, no właśnie, jednoczenia się z tym, utożsamiania się niejako z placówką, w której pracuję. Ja będę mocniej, lepiej, głębiej rozumiał potrzeby, rozumiał wszystkiego rodzaju zachowania i to wszystko, co się dzieje w placówce, a to daje mi bezpieczeństwo, mnie jako pracownikowi. Dobrze, przechodzimy do kolejnej korzyści.
Kolejna z korzyści to satysfakcja z wykonywanej pracy. No, niektórzy z Was mogą się zastanawiać, jak to satysfakcja, jak szkolenie może mieć wpływ na satysfakcję z pracy. Ano może, jeżeli pokazujemy wciąż pracownikowi, że to na niego stawiamy, on jest dla nas wartościowy, jest ważny, inwestujemy w pracownika, on będzie miał poczucie, że no to jest rzeczywiście, no będzie miał poczucie większej satysfakcji, że nie traktujemy go po macoszemu, tylko że rzeczywiście ktoś go docenia, ktoś widzi jego zaangażowanie, jego trudy, próbuje rozwiązywać problemy, które się pojawiają w placówce, a właśnie to jest na celu także, to jest celem szkoleń. Ułożenie pewnej struktury, wyciszenie pracowników, jakby pokazanie im różnych dróg, to wszystko ma na celu szkolenie, więc korzyść z takiego szkolenia będzie dawała pracownikowi satysfakcję, że pracuje właśnie w takim miejscu, a nie w innym. Stąd też to była korzyść numer 3 chyba. Przechodzimy dalej. Kolejna korzyść wynikająca ze szkoleń to lepsza atmosfera. I znów pojawia się pytanie, jak szkolenie może wpłynąć na atmosferę w pracy? Ano może. Kiedy jesteśmy na szkoleniu, chociażby z komunikacji, kiedy jesteśmy na szkoleniu z pracy w zespole, kiedy jesteśmy na szkoleniu ze swoich osobowości, z poznania siebie, z właśnie lepszego zrozumienia siebie, wtedy jakże łatwo nam jest w cudzysłowie zapanować nad zespołem. Jakże zespół, sami pracownicy, poznając siebie, poznając swoje ograniczenia, swoje możliwości, wpływają później jedni na drugich w trakcie pracy. Atmosfera, no jeżeli jesteśmy dobrze, się umiemy komunikować, słuchajcie, to naprawdę atmosfera w pracy się zmieni. Jest dużo lepsza. Kiedy mówimy sobie szczerze, kiedy nie mówimy za plecami, kiedy jesteśmy w stanie wyrazić w sposób zrozumiały dla naszego rozmówcy nasze uczucia, nasze emocje, nasze przemyślenia, nie raniąc drugiej osoby. I to właśnie sprawia szkolenie, czyli kolejna korzyść ze szkolenia, to lepsza atmosfera w pracy i mniej konfliktów. I ostatnia korzyść wynikająca ze szkoleń, ale jakże ważna korzyść, to pozytywny wizerunek. Pozytywny wizerunek placówki, która tych szkoleń organizuje sporo, i pozytywny wizerunek samego pracownika. No załóżmy, że po jakimś czasie, po 5, 6, no po iluś latach decydujemy się na zmianę pracy i możemy do swojego CV wpisać szkolenia, które przebyliśmy. I nie były to tylko i wyłącznie szkolenia stricte zawodowe, stricte takie mechaniczne, możemy powiedzieć, ale właśnie z komunikacji, z radzenia sobie ze stresem, z polepszenia, właśnie poznania siebie. To są naprawdę pakiet takich szkoleń, kiedy wypiszemy sobie w naszym CV, widzimy, jak bardzo nasz wizerunek idzie do góry, jak bardzo następny pracodawca będzie na nas patrzył przychylnym wzrokiem. Mam nadzieję, że przeprowadziłam Was przez te 5 korzyści wynikających ze szkoleń i mam nadzieję, że będziecie potrafili je przy następnych Waszych szkoleniach zauważyć, że Wasza satysfakcja z pracy, że Wasza komunikacja w pracy, atmosfera będzie lepsza, że będziecie mieć właśnie większą świadomość siebie, że będziecie wiedzieli, jak rozmawiać, jak się zachowywać, i te wszystkie
rzeczy, o których wspomniałam, że będą właśnie w Was pracować. To jest bardzo ważne, żebyśmy dostrzegali korzyści wynikające ze szkoleń. I starajmy się mieć takie podejście, ja mówię tutaj z perspektywy osoby i chodzącej na szkolenia, i z perspektywy osoby szkolącej. Miejmy też w sobie, do tego zachęcam, miejmy też w sobie taką otwartość. Czasem prowadzący na szkoleniu może nam nie odpowiadać, może coś być w nim nie tak. Wygląd, mowa, zachowanie. Naprawdę każdy z prowadzących szkolenia z pewnością nie chce nam zrobić krzywdy, ale chce nam powiedzieć coś nowego. Chce nas nauczyć czegoś nowego. Stąd też miejmy uszy szeroko otwarte, żebyśmy wzięli choć jedną rzecz ze szkolenia dla siebie. Och, nagadałam się dziś, więc kończę ten dzisiejszy film. Zapraszam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, do wciśnięcia na subskrypcję, na dzwoneczek. A jeśli Ci się podobał ten film, to oczywiście daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, przemyślenia, to oczywiście umieść je w komentarzu pod tym filmem. Bardzo serdecznie Wam życzę dzisiaj, żebyśmy mieli taką świadomość właśnie, po co są szkolenia. Po co my właściwie na te szkolenia, mając lat 60, 40, 20, chodzimy? Po co? No właśnie, zastanówmy się dzisiaj nad tym. Ja też będę się zastanawiać, po co szkolenia właśnie w tej perspektywie korzyści, po co je robić, dla kogo je robić. Mam nadzieję, że dla Was, którzy mnie oglądacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa, pa, pa.